Cześć, w dzisiejszym odcinku przyjrzymy się pierwszemu telefonowi z możliwością oglądania treści trójwymiarowych, czyli LG Suite 3D. LG tym modelem pokazało konkurencji, że włącza się do rywalizacji o mianę najlepszego producenta smartfonów. Wprowadza do swojego portfolio telefony trójwymiarowe i właśnie debiutancki model z linii 3D dzisiaj testujemy. Gdy po raz pierwszy weźmiemy do rąk Optimusa 3D, bo pod taką nazwą znajdziemy popularnego Swifta, będziemy mieli wrażenie, że telefon jest za duży i za ciężki. Lecz po kilku minutach korzystania z niego dojdziemy do wniosku, że pierwsze wrażenia były błędne. Telefon jest dobrze wyważony, ma 168 gramów, przy swoich gabarytach jest to bardzo dobra waga, ponieważ telefon pewnie trzyma się w ręce. Jest solidnie wykonany, ponieważ wykonany jest z plastików gumowanych. Plastiki te się nie rysują, aczkolwiek można mieć zastrzeżenia do tylnej klapki, na której jest chromowany metal, który jest skomponowany z dwoma aparatami, który zbiera rysy. Gdy pierwszy raz wyjmiemy Swifta z pudełka, naszym oczom ukaże się ekran 4,3 cala. Jest to ekran wykonany w technologii UVGA. Jest to również ekran stereoskopowy, który pozwala nam na oglądanie treści trójwymiarowych. Pod ekranem znajdziemy popularne przyciski dotykowe dla Androida, czyli Menu, Home, Back i Szukaj. Nad wyświetlaczem umieszczono zgrabny głośnik rozmów oraz czujniki zbliżeniowe, czujnik światła i kamerę do wideo rozmów. Z tyłu telefonu znajdziemy dwa aparaty o rozdzielczości 5 megapikseli do kręcenia wideo trójwymiarowego oraz robienia zdjęć też w 3D. Pomiędzy nimi diodę doświetlającą LED oraz dobrze grający głośnik. Na lewy krawędzi umieszczono jedynie dwa porty. Jeden USB, micro USB. Jest to port do podłączenia telefonu do komputera, jak i do ładowarki oraz port HDMI. Na prawej krawędzi zgrabnie umieszczono przycisk regulacji głośności, który zgrabnie wtapia się w obudowę. Nie widać go na co dzień, aczkolwiek jest bardzo dobrze wyczuwalny pod palcem. Oraz w miejscu przycisku dedykowanego w telefonach aparatu umieszczono przycisk 3D, który przenosi nas do przestrzeni trójwymiarowej telefonu. Brakuje jednak zdecydowanie przycisku dedykowanego aparatowi, ponieważ robienie zdjęć poprzez dotyk ekranu jest co najmniej niewygodne. U góry telefonu umieszczono jedynie przycisk włączenia i wyłączenia telefonu oraz blokadę ekranu w jednym i miejsce na podłączenie słuchawek. Jest to standardowe wejście mini jack 3,5 mm. Na dolnej krawędzi umieszczono tylko mikrofon oraz miejsce do podważenia klapki, żeby ją zamontować. Pod klapką znajdziemy baterię 1500 mAh. Bateria trzyma maksymalnie 1,5 dnia przy średnim użytkowaniu. Jest to bardzo słaby wynik, ale trzeba tutaj się spodziewać po kombajnie multimedialnym, którym jest właśnie LG Swift 3D. Ponadto pod klapką znajdziemy miejsce na kartę SIM oraz kartę pamięci, która nie została na szczęście umieszczona pod baterią, więc nie mamy konieczności restartowania telefonu przy wyjęciu i włożeniu karty microSD. Klapka tylna montuje się poprzez zatrzaski, które idealnie są skomponowane z resztą obudowy. Po założeniu jej nie ma żadnych niespodziewanych i niemiłych dla nas dźwięków skrzypienia obudowy. Cały telefon jest dobrze skomponowany ze sobą. Wnętrze telefonu kryje dwurdzeniowy procesor OMAP traktowany zegarem 1 GHz. Mamy do dyspozycji również pamięć RAM w postaci 512 MB. Jest to dość niewielka pamięć RAM jak na telefon, który jednak ma dwurdzeniowy procesor. Spodziewam się tutaj 1 giga pamięci, no ale niestety mamy jedynie 512 MB. Pamięć wewnętrzna telefonu to 8 GB, możliwość rozszerzenia jej o karty microSD to 32 GB, oczywiście łączności poprzez Bluetooth, GPS i Wi-Fi w standardzie AVGN.
Czas zobaczyć, co kryje nasz Android w postaci Androida 2 Plus. Niedługo ma być aktualizacja do 4.0, ale aktualizacja dopiero pod koniec sierpnia, z tego co podaje oficjalny portal LG. Po odblokowaniu typowego lock screena, który przesuwa się do góry, takie szkło, naszym oczom ukazuje się Android z nakładką Optimus UI. Ta nakładka zbiera wiele negatywnych opinii, lecz ja mogę ją przedstawić się w samych superlatywach. Nakładka jest maksymalnie personalizowana. Mamy na starcie sporo widgetów do dyspozycji. Nie ma tutaj żadnych zacięć, żadnych lagów. Mamy do dyspozycji sporo możliwości skomponowania telefonu do własnych potrzeb. Oprócz samego pulpitu na dole ekranu mamy do dyspozycji okienko z czterema z ikonami aplikacji szybkiego dostępu, które możemy również dowolnie edytować, jak resztę całego pulpitu. Menu aplikacji jest w różny sposób personalizowane. Mamy dostęp do trzech układów. Są to układy listy, które mamy tutaj właśnie pokazane. Jest to lista znana z naszych kontaktów. Mamy boczny pasek alfabetu, który możemy segregować nasze aplikacje. Mamy również dostęp do układu kategorii, która bardzo mi się zresztą spodobała. Jest to układ, który segreguje nasze aplikacje na kategorie. Na starcie mamy trzy kategorie: aplikacje 3D, pobrane aplikacje oraz standardowe aplikacje. Możemy również wprowadzić menu w tryb zarządzania aplikacjami. Możemy te aplikacje segregować, możemy je między kategoriami przerzucać, również zmieniać ich kolejność. Ponadto jeszcze jeden układ możemy sobie wybrać. Jest to układ strony znany z Samsunga. Układ, tak jak widzimy, polega na przewijaniu stron z aplikacjami. Też również bardzo, bardzo przejrzysta pozycja naszych aplikacji. Co warto powiedzieć o tej nakładce, mamy również dostęp do szybkiego paska powiadomień, który również przeszedł metamorfozę w porównaniu ze standardowym Androidem. Mamy tutaj komunikacyjne opcje szybkiego dostępu, wyciszenie opcji telefonu, Wi-Fi, Bluetooth, GPS, przesył danych, a pod spodem szybki dostęp do odtwarzacza muzycznego. Mówiliśmy o muzyce, czas trochę więcej, bardziej przyjrzeć się odtwarzaczowi muzyki, czyli zmienimy na razie układ, który jest bardziej przejrzysty moim zdaniem. Muzyka. Segregator muzyczny, odtwarzacz muzyczny, można też tak nazwać, jest bardzo przejrzysty, bardzo prosty. U góry możemy segregować muzykę ze względu na albumy, piosenki, wykonawcy, listy odtwarzania możemy również tworzyć. Mamy również dostęp do horyzontalnego odtwarzacza muzyki, który jest bardzo przejrzysty, bardzo fajnie animowany i ciekawie to wygląda. Zarazem jest szybki i po prostu widowiskowy. Możemy wybrać okładkę danego albumu, wejść dokładnie w muzykę danego albumu i przesyła nas do menu. Warto wspomnieć o jakości muzyki na LG Swift 3D, ponieważ ona jest fenomenalna. Na głośniku zewnętrznym muzyka jest bardzo głośna, bardzo czysta, a na zestawie słuchawkowym, który dostajemy w komplecie, jest po prostu zjawiskowa. Muzykę możemy w tym telefonie odtwarzać również w postaci 5.1, czyli dźwięku przestrzennego, i na słuchawkach ta muzyka jest niesamowicie czysta, niesamowicie wyraźna i efektowi to w uszach słuchać. Kolejnym multimedium, które warto przyjrzeć się, który jest zarazem wizytówką tego telefonu, jest właśnie przestrzeń 3D. Przestrzeń 3D uruchamia poprzez naciśnięcie przycisku na obudowie trójwymiaru i dostajemy aplikację 3D.
Mam tutaj do dyspozycji sporo opcji trójwymiarowych, gry i aplikacje, aparat, galerię trójwymiarową, YouTube 3D, bardzo ciekawa opcja, przewodnik trójwymiarowy, już to, o tym wspominam. Nie będę się dużo omawiał tej aplikacji, ponieważ na większości waszych monitorach nie zobaczycie tego efektu trójwymiarowego. Żeby zobaczyć to, trzeba po prostu przyjść do sklepu, zobaczyć LG, jak sprawuje się w tym segmencie multimediów. Następne, co warto przyjrzeć, co warto pokazać przy omawianiu tego telefonu, jest przeglądarka internetowa. Przeglądarka internetowa nie powaliła mnie na kolana, jeżeli chodzi o standardowe funkcje, jednak jestem zwolennikiem przeglądarki, którą możemy doinstalować z Android Market, czyli Delphin Browser. Ale mimo wszystko podstawowa przeglądarka spełnia w minimalnych wymaganiach swoje rzeczy, które ma spełniać. Mamy szybki dostęp do stron mini, aczkolwiek żeby sprawdzić, jak naprawdę chodzi ta przeglądarka, trzeba odtworzyć ją w postaci pełnej desktopowej. Z flashem nie ma tutaj żadnych problemów. Jeżeli chcemy oglądać filmy z YouTube'a w przeglądarce, nie ma żadnych tutaj przeciwwskazań, że wszystko szybko się ładuje. Nie ma żadnych lagów. Oczywiście możemy doinstalować z Android Market aplikację, która usuwa nam reklamy ze stron, którą znajdziecie dokładnie aplikację na moich innych filmach, dokładnie omówioną. Oczywiście mamy dostęp do multitoucha w przeglądarce. Co ważne, tekst w niektórych stronach dopasowuje się do powiększenia, czyli nie mamy problemu z właśnie tekstem, który jest rozciągnięty. Akurat na stronie WP nie mam do tego takiej możliwości. Następne, co warto powiedzieć o tym telefonie, jest oglądanie filmów, które niestety bardzo, bardzo mnie rozczarowało. Nie obejrzymy na tym telefonie filmów w formacie TVX i XVID, ponieważ podstawowa aplikacja do odtwarzania wideo nie poradzi sobie z tego typu filmami w tym formacie. Również występują problemy z innymi filmami, dokładnie z formatem dźwięku. W tym filmie, w mojej recenzji, pojawiła się właśnie problem z dźwiękiem. Mimo wszystko, jeżeli wrzucimy do telefonu filmy w odpowiednim formacie dla tego telefonu, wszystko będzie ładnie, płynnie chodzić. Dodatkowo mamy ciekawą możliwość przełączenia filmu nagranego w 2D do 3D. Tylko niestety 3D jest zakłamane. Zdecydowanie po prostu mamy efekt naklejkowy z płatków znanych firm. No i efekt 3D w filmach 2D jest mizerny. Dodatkowo, co ciekawe, co mnie bardzo interesowało, jest możliwość włączenia dotyku ekranu podczas oglądania filmu. Mamy przycisk na lewym dolnym rogu telefonu. Po prostu gdy wybierzemy tą opcję, mimo że dotykamy ekran, telefon nie reaguje. Jest to ciekawe zablokowanie usług dotykowych w telefonie, co bardzo się przydaje przy dłuższym oglądaniu filmów. Na koniec warto wspomnieć również o aparacie. Mamy do dyspozycji w tym telefonie dwa aparaty do robienia zdjęć 2D i do 3D. Również możemy kręcić filmy trójwymiarowe. Telefon nagrywa filmy w jakości Full HD, więc największa obecnie rozdzielczość. Wrzucając na komputer czy też na telewizor poprzez HDMI, jakość filmu jest naprawdę rewelacyjna. Tak samo jest ze zdjęciami, więc LG Swift 3D sprawdzi się jako mały, kieszonkowy aparat. Dodatkowo nagrywanie filmów 2D i 3D jest poprzez przesunięcie palca w bok na ikonie 3D i dostajemy od razu menu
nagrywania filmu trójwymiarowego. Trójwymiar również ciekawie wygląda na tym telefonie, aczkolwiek żeby móc skutecznie obejrzeć nagrany film właśnie w tego typu efekcie, należy mieć telewizor trójwymiarowy, który jednak na dzisiejsze czasy w Polsce nie jest aż tak bardzo popularny. Same zdjęcia wykonane w trójwymiarze wychodzą przyzwoicie na telefonie, bardzo ładnie można odzwierciedlić efekt głębi, można również edytować ten efekt, więc ciekawym gadżetem jest na pewno funkcje trójwymiarowe w tym telefonie. To byłoby na tyle z mojej strony. Dzięki za obejrzenie i do następnego razu. Cześć!